FYI, Akihiko-san's at the hospital getting a checkup. He called me earlier and asked me to bring him something. Okay. Yep, he knows who to count on. He only asked you because you don't have anything else to do after school. Hey, I resent that. I'm just kidding. So, what do you want you to bring? The class roster for 2E. Ah. What's he want that for? Well, I don't have practice today, so I'll go with you. Ja też pewnie będę musiał. A. Pewnie. Cool. Wait a minute. What? Is there a problem? Well, it was me he asked. Ale to nie znaczy, że nie możemy pójść z tobą. Jakiś koleś siedzi na łóżku zamiast Akihiko. O! A tak, wiem kim jesteś. Is Akihiko senpai in this room? By any chance? Sobie poszedł. A nie. Myślałem, że poszedł. We came to see you, but it doesn't look like anything's wrong with you. I'm just here for a checkup. Is that it, Aki? Yeah, thanks. I don't have time for this shit. Nie przeklinaj. Zabiorę ci twoją czapkę. Ja. Patrzy się na mnie. Nieważne. Okej. Pewnie zareagował dlatego, że powiedziałem, że mu czapkę zabiorę. Friend from school, sort of. You know how the number of apathy syndrome cases have been increasing? Well, he knows a few people who are suffering from it, so I was asking him about it. Hey Junpei, did you bring what I asked? Of course, senpai. Sorry for the trouble. Well then, let's get going. You should move your arm. Yeah, it's nothing. I've wasted enough time already. I need to get back to my training. Daj spokój. Musisz też odpocząć, bo co kurde z tego, że jesteś radny I pójdziesz tam trenować czy coś, jak kurde ręka ci odpadnie. By the way, senpai, why boxing? You mean why did I choose that sport? Ponieważ lubię napierdzielać się pięściami. It's not the sport itself I like. I just wanted to learn how to fight. I know what it's like to feel powerless, and I don't want to feel that way again. Besides, I'm curious to see how strong I can get. It's like a game, only I'm competing against myself. Well, that's an interesting way of looking at it. You know, I'm into games too. Yeah, video games. Oh, but I like fighting games too. Ja też lubię bijatyki, kurde, Junpei, swój chłop. Rozpierdzielę cię w Tekenie. Welcome back. Długi weekend się zaczyna, więc sugeruję pójść do Tartarusa. Może zająć trochę czasu dla Akihiko, żeby wyleczył się w pełni, i nie chcę, żeby coś takiego wydarzyło się w przyszłości. Tak czy siak liczba tych ofiar ciągle wzrasta. Mam złe przeczucia. Najlepiej wygrindzić trochę levele i tyle. Chociaż moment. 9. level to wcale nie jest taki mały. Nie, to nie jest taki mały level. Pieprzyć to. Okej. Na pewno teraz wszyscy sobie wyrywają włosy z głowy I myślą sobie, czemu nie levelujesz w Tartarusie, bo mi się kurde nie chce. Jeżeli coś się spierdzieli, to będzie tylko I wyłącznie moja wina. Tak więc Słyszysz konwersację, złoty tydzień się zaczyna jutro, czy masz jakieś plany? Złoty tydzień to brzmi bardzo fajnie. Ważne, że mamy wolne. Nie za bardzo, ale nie przegapię jutrzejszego showu. Dobra. To właśnie to jest te mango tutejsze. Będziemy mogli kupywać rzeczy przez TV. Kiedy słyszę ten dżingiel, nie mogę po prostu muszę coś kupić. Nigdy nie przegapiam, kiedy jest niedzielne popołudnia I zaraz nie będę niczego mieć w portfelu. Tak jest, zarąbiście, zamknij gębę. Po szkole. Tak jest. I to wszystko? Hej, bycz, chcesz ze mną iść do domu? Znaczy do... Tak, przestańcie mi pierdzielić, biegacze, pływaki oraz napierdzielacze mieczownicy. I to wszystko? Okej. Nie chce mi się teraz tego robić. Kiedy indziej sobie pójdę. Okej, może pójdę do tego, do Rady Uczniowskiej, chociaż nie oni... Nie, dziś sobota jest, więc nie ma co. Czy to wszystko? Chwila, item. Może jednak powinienem pójść trochę do Tartarusa. Ale nie chce mi się levelować, kurde. Nie. Pójdę z małymi levelami. Ponieważ za niedługo będzie pierwszy boss. Poza Tartarusowy. Chcę zobaczyć, czy dam radę. Nie, zaraz. Do biblioteki najpierw. Pracować nad moimi akademiksami. To Classroom Hallway to było tutaj. Nie, to nie było tutaj. Faculty Office to było tutaj. O, cześć. Czy idziesz teraz do domu? Tak, chcesz pójść ze mną? Wybacz, jestem zajęta. Idę się pouczyć na chwilę, zanim wrócę do domu. Tak, tak, wiem. Wiem, że masz inne rzeczy, do których musisz się martwić, ale uczenie się powinno być priorytetem każdego studenta. Ta akademicy są bardzo dla nich ważne. Gdybyś był geniuszem, to może być może mógłbyś z nią gdzieś tam pójść, pierdzielić to. Wszyscy tylko czegoś ode mnie chcą. Jakieś wymagania mają. To jest okropne, kurde. Wszyscy mają jakieś wymagania, musisz być taki, musisz być taki. Weekend, trzydniowy weekend, tak? Zapytałem paru ludzi, czy chcieliby ze mną gdzieś tam połazić, ale tylko ci zainteresowani byli facetami. Nie chcę festiwalu kiełbas. Nie chciałabym przerywać, ale nie muszę, ale muszę ci przypominać, że egzaminy się zbliżają. Musisz używać twojego czasu bardzo mądrze. Musiałaś mi to przypomnieć. Przy okazji zapiszę. Właśnie, kurde, już godzina bez zapisywania. Oh my god. Może nie powinienem zapisywać na tym pliku, tylko na jakimś drugim, ponieważ ewentualnie jak coś się spierdzieli, to zawsze będę mógł wrócić. W sensie let's play, nie? Się spierdzieli czy coś. Ostatnio, kurde, chciałem nagrać nową serię, ale się coś spierdzieliło niestety. Tak przy okazji to teraz powinienem właśnie nagrywać Elpa z tej nowej serii, której w sumie no... Mogę jej powiedzieć, co to jest. Powiem później, ponieważ coś teraz będzie się dziać. Wiem, co teraz będzie się dziać. Twój pokój. Kiedy zasypiałeś, poczułeś czyjąś obecność. To ty! Ja bym, kurde, się zesrał w majtki, jakbym zobaczył jakiegoś małego dzieciaka, który przy moim łóżku stoi. I się śmieje dziwnie. Jak tutaj wszedłeś? What kind of welcome is that? Besides, I'm always with you. No niestety. 1 week from now there will be a full moon. Be careful. A new ordeal awaits you. Nowa próba, czyli boss. What kind of ordeal? You will encounter one of them. You must prepare for the ordeal, but time is of the essence. I'm sure you're aware of that, of course. I'll come see you again when it's over. Goodbye for now. Nie przychodź do mnie, bo ja się boję. Chłopak zniknął. I dobrze. Dzień Konstytucji, beginning of the Golden Week i jakiś tam TV program jest, więc hej. Zobaczmy. Here comes Tanaka i nieważne, co on tam gada. Mango! Pewnie będziemy... Nie, przecież kasy nie mam, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że nie będzie nic ciekawego. Tak, świetne przedmioty, świetne ceny. Yawn Bigon. A, dziękuję. Jeszcze dwa masy drinki. Masz 32 jeny. Mogę spróbować. Nie masz wystarczająco pieniędzy. No dobra. Mech. Co teraz możemy porobić? Spać. Tak jest. Tak, moja kondycja się polepszyła. Ciągle jest Golden Week. Spać! Tak jest. O! Kurde, Kenji, zawsze musisz moje plany zepsuć. Tak, mam czas, by pogadać. Nie masz nic zaplanowanego, pewnie. Zaakceptujmy. Tak? Fajnie. Kurde, musi mi spierdzielić moje plany. Super ważne. O, nie jemy ramen dzisiaj? Okej. Wybacz, że do ciebie zadzwoniłem tak nagle. Moja rodzina jest dzisiaj gdzieś pojechała, więc czułem się dość samotnie, jedząc sam. I wtedy twoja morda nagle w mojej głowie się znalazła i pamiętałem, że jadłeś ramen, jakby to była najlepsza rzecz ever. Pewnie. Nie mogę ufać ludziom, którzy nie lubią ich jedzenie. No cóż, to w porządku, jeżeli żarcie jest naprawdę ohydne, ale nie możesz im ufać, kiedy smakuje dobrze, a oni po prostu robią tak, że to żarcie smakuje jak kupa. Tak przy okazji, czy jesteś dość, jakby to powiedzieć, piki? No, że tam jakieś preferencje co do jedzenia masz? Nie jem pewnych rzeczy. O, totalnie cię rozumiem. Są pewne rzeczy, które po prostu, na które chcesz wrzeszczeć, że to nie jest jedzenie, jak na przykład w moim przypadku pomidory albo tłusta kiełbasa. No, na przykład muchomory, nie muchomory, kurde, grzyby, kto by jadł muchomory, to przecież śmiercionośne jest. Nie, są niczym innym jak grzybami, czyż nie? Jedzenie morskie też nie za bardzo smakuje, ale od jedzenia morskiego to się odczep, bo ryby są naprawdę dobre. Nie lubię też rzeczy jak ginger, nie wiem co to jest, beef stick plant, nie wiem co to. Dlaczego miałbyś, kurde, jeść korzenie i rośliny? To już zależy jakie, rzodkiewki są bardzo dobre, szpinak też. Kenji się z tobą zgadza. Dowiedziałeś się czegoś nowego o Kenji. Tak jest. Robi się późno. Być może jeszcze w tej sesji uda nam się ubić tego bossa. Siema, koleś. Spierdzielaj, dawaj mi twoją czapkę. Okej. Let's go, motherfucker. Yes. Jestem ciekaw, czy na 9. levelu uda mi się rozpierdzielić tego bossa. 9. sobota. Słyszysz konwersację. Złoty tydzień już się skończył. Jestem całkiem smutny. No, przeleciał jak z bica. Wiesz, że króliki mogą umrzeć przez smutek. Dobra, pierwsza rzecz, nie jesteś królikiem, a druga rzecz to jest tylko plotka. Co? Nie ma mowy, myślałem, że to jest fakt naukowy. A mówiąc o byciu smutnym, widziałem dzisiaj... dzieciaka z podstawówki w tej całym Naganaki Shrine ostatnim razem, kiedy tam byłem. Była tak smutna, wyglądała tak smutnie, bawiąc się sama ze sobą. Czułem się bardzo przykro, ale oczywiście do niej nie podszedłem, bo zaraz by było, że jestem Marcin. Przy okazji to jest social link, więc... Nie chce mi się dzisiaj uczyć, tak, oglądałem TV i tak dalej. Im więcej pijesz, tym chudszy się stajesz. W sumie to jest w tym prawda, szczególnie jeżeli się pije wodę, ponieważ to zapełnia ten żołądek i tak dalej. W sumie jest całkiem okej. Tylko nie kupujcie jakby co żadnych smakowych wód i tak dalej, bo to zawsze cukier ma. Jak już to dajcie sobie jakąś miętę czy cytrynę, to jest naprawdę o wiele lepsze. Czegoś mnie chce się zapytać. Jak nazywasz wodę bez kalcjumu i magnezu? Jak to kurde po polsku? Soft. Tak! Soft water. To ten, woda pitna chyba. Ten, kalcjum i ten, to chyba chodzi o sól. Czy nie? NaCl to jest sól w chemii. To jest chlor i potas. Chyba. Kurde, już nie pamiętam. Tak czy siak dałem dobrą odpowiedź. Myślałem, że moje akademiksy wzrosną, ale to nic. Ta mała dziewczynka. Nieważne. Dzisiaj nie chce mi się tego robić. Chociaż z drugiej strony, czemu by nie? Nadchodzę, lepiej się przygotuj. Mała dziewczynko. W sumie czemu ja tak idę? Mogę przecież się przeteleportować. Ta. Hello. Cześć, jestem Majko. Kim jesteś? Na pewno nie gwałcicielem. Mama i tata mówią, żeby nie rozmawiać ze złymi ludźmi. Czy jesteś zły? Nie, jestem dobry. To zawsze tak się zaczyna. Naprawdę nie kłamiesz, czyż nie? Tak. Nie mogę teraz się z tobą pobawić, bo jestem głodna. Jest coś, co naprawdę chcę. A co takiego? Jestem taka głodna. Chcę zjeść coś, co jest okrągłe i gorące i miękkie. Hym. No niestety nie mogę ci tego dać, ponieważ nie mam pieniędzy. Tak. Idziemy dalej, kurde, zakuwać. Jestem pilnym uczniem, nie będę się z małymi smarkulami zadawał. Tutaj. Tak przy okazji to social link, nie? Chyba już to powiedziałem, ale przypomnę. Hell yeah. Jestem pilnym uczniem. Dzięki mojej fryzurze pochłaniam wiedzę jak woda gąbkę. Czy gąbka wodę raczej. Chodźmy dzisiaj do Tartarusa. Martwię się, że... Martwię się, że nic się nie stało od tamtego dnia. To tylko ja, czy może coraz więcej ludzi dostaje ten cały syndrom apatii ostatnio. Mam nadzieję, mam przeczucie, że coś złego zaraz się stanie. Czy to tylko paranoja? Tylko paranoja. Przestań. Przy okazji. Save'nę. Hell yeah. Hell yeah. Dzisiaj nie idziemy do Tartarusa, nie będziecie mi mówić, co mam robić. Cholera, zapomniałem. Kurde, ta prośba Elizabeth. Moment, mogę jeszcze to dać? Znaczy dostać? Dawaj to. Co ty tam masz? Tak, tak, wiem. Pierdzieli mnie to. Ech, no trudno, nie wypełnimy tego. Kompletnie zapomniałem. Nic się nie stało. Yeah, let's go. Okej, jeszcze 2 dni. Nareszcie czas na lunch. O, siema. Cześć Maciek, co tam? Naruto, datebayo. Nic nie robię po szkole. Ta, pewnie. Ja się uczę, ty gnojku mały jeden, niewyedukowany. Zobaczysz na testach, jaki jestem zarąbisty. Będziesz mi zazdrościł. Idziemy dzisiaj z Kenjim? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj się odizoluję od całego świata i... To było tutaj. Będę się uczył w bibliotece. Chociaż nie, zaraz. Nie, dzisiaj czwartek. Jutro piątek, pójdę do tego całego Rady Uczniowskiej. Zobaczę, co tam się odpierdziela. Tak dla jaj, bo nic innego do roboty nie mam. Czy zauważyłeś może, jak dużo tych dziwaków jest ostatnio w mieście? Tak czy się... poza tym nie dzieje się nic nowego. Ach, i to takie nudne. Chodźmy do Tartarusa, żeby mieć małą akcję, czy coś takiego. Może ja też powinienem pójść. Ja też umieram z nudy. Akihiko, czy próbujesz mnie rozzłościć? No właśnie, siedź cicho i się kuruj. Dobra, pewnie robię błąd, ale hej. Ja zawsze lubię grać w RPG w ten sposób, że robić minimum i tak dalej i później rozpierdzielać wszystkich. Ponieważ ja lubię tak po prostu grać. Chociaż myślę, że pewnie mi się nie uda. O, znowu Kenji. A nie, to ty. Pewnie. Myślę nad tym, żeby pójść do tego całego. Rozumiem, ja tam będę oczywiście. Czy mówiłem ci kiedyś, jakie te twoje starania wywarły na mnie wrażenie? Cóż, przepraszam. Tak, tak. W sumie czemu by nie pójdę? Nie to, że moje akademiksy jakoś wzrosną czy coś. Ja pierdzielę, ta cała sesja to tylko o tym mówię cały czas. Chwila. Rank 1, tak? W sumie jebać to, nie chce mi się. Chcę rozpierdzielić bossa jak najszybciej. Chcę dostać w łeb. Albo z drugiej strony. To tutaj było? Nie, to nie było tutaj. To było tutaj. Przy okazji, chociaż nie. Powinienem się przespać dzisiaj. Tak, tak. Let's go. Nutki. Pracowałeś z członkami Rady Uczniowskiej. Tak, tak. Godziny latają. Hidoshi z tobą zaczyna rozmawiać. Chciałbym usłyszeć twoją opinię na temat czegoś. To nic wielkiego, ale niektórzy studenci czują, że myślą, że uniform szkolny powinien zostać rozpierdzielony, i rekrutują różnych tam ludzi, którzy się z nimi zgadzają. To strata czasu. Masz całkowitą rację. Pewnie, że tak. Ja tam w sumie lubię mundurki szkolne, czemu nie? Tak. Myślą, że życie bez zasad jest wolnością, to niedorzeczne. Po prostu tak o. Bez zasad cały system by się rozwalił i mylą ten myślenie tylko o sobie z tym, z wolnością. Wybacz, być może przesadziłem trochę. Nienawidzę ludzi, którzy nie mają common sense, jak to się kurde mówiło. Zawsze zapominam to. Chwila, moment. Common sense. Zdrowy rozsądek, no właśnie, zawsze zapominam tego słowa. Nie znoszę ludzi bez zdrowego rozsądku, czasami nie mogę uwierzyć, że jakie to rzeczy wychodzą z ich mord. Nie mówię oczywiście, nie mam na myśli ciebie oczywiście, po prostu chcę, żebyś zrozumiał, o co mi po prostu chodzi. Tak. Dawaj mi socjal linka, dziękuję. Moja ranga wzrosła, 222 jest. Pewnie. A teraz dajmy się rozpierdzielić następnemu bossowi. Ponieważ o to chodzi, kurde, w życiu. Tak, to dziwne, że to tak było cicho. Chodzi ci o cienie, czyż nie? Minął miesiąc po ataku i jestem pewna, że nie będzie to ostatni raz, kiedy pojawił się poza Tartarusem. Prawda. Ostatnio wygląda na to, że zagubieni są wszędzie. Coś musi się na pewno dziać. Pewnie, że tak. Przy okazji chyba zagubieni to ci, którzy mają ten cały syndrom apatii. Chwila. O! 5.2. Mogę zawsze ten plik wczytać, ale nie chce mi się. Już trudno. Co wy macie do powiedzenia? Jeżeli myślisz, że możemy wygrać walkę, powinieneś użyć pośpiechu. Podczas pośpiechu wszyscy z drużyny zaatakują tego samego wroga. To jest naprawdę łatwa droga do skończenia walki bardzo szybko. Ale bądź ostrożny, jeżeli będziesz używać to na mocnych wrogach, ponieważ nie możesz leczyć podczas pośpiechu. Więc nie pozabijaj nas wszystkich, koleś. Po żądalu. Różne broni mają różne użytki. mają różne pożyteczne strony. Ten miecz jednoręczny, który masz, jest bardzo zbalansowany, jeżeli chodzi o szybkość i zasięg. To standardowa broń. Pewnie. Idziemy spać dzisiaj wcześniej, ponieważ zaraz będzie pełnia księżyca i będzie rozpierdol. Już jest pełnia księżyca, już będzie rozpierdol. Hej Maciek, jak ci tam leci? Czy trenowałeś w Tartarusie? Pewnie mam już 9. level. Świetnie, dalej trzymaj tak trzymaj. Nigdy nie boli, by potrenować się wtedy, kiedy masz szansę. Moje rany wyleczył się za niedługo i wtedy będę mógł do was dołączyć na linii frontu. Ale po prostu... nie licz tylko i wyłącznie na mnie. W porządku. Ale kurde, Akihiko jest dobry, muszę przyznać. Jesteś ciekaw, czy może coś się dzisiaj stanie? Tak. Idźmy od razu do dorma. Uff, nie mogę się doczekać na ten rozpierdziel, który dostanę z pewnością. Przy okazji łyknę herbaty.